Jedź. No ten chyba ciutkę większy. O, jak jest, to jest. Dokładnie, od razu się odezwie. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, zobaczcie za mną. W końcu na lodzie. W końcu otwarcie sezonu podlodowego. Chociaż wczoraj z Franiem byliśmy też chwilę pokiwać. Na innej wodzie, tam gdzie zawsze żeśmy otwierali sezon. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. No dobra, zobaczymy, co to tutaj. Ten śnieg, co spadł, on po prostu zamarzł. Nie, lipa. Lipa. Ale jest lipa niestety. Tam z drugiej trzeba będzie, nie? Kasza niezamrożona dobrze. O, to do jutra to się z tym nic nie zmieni. O, to nie ma lodu. To jest centymetr. Półtora. Nie, bo to jest, kurde, no ile to jest? To jest, no dobra, niech będzie nawet i 3 centymetry, ale to jest kasza, niezamarznięte. Pod spodem jest lód, o. Pod spodem jest centymetr lodu, aha, a na tym śnieg ten mokry. Aha. No to takie 4 centymetry faktycznie, nie ma 5, nie? Nie. No ale tylko centymetr jest normalnego lodu. No tak. No to... Falstart. No tak jak widzieliście, no niestety wejście tam nie dało, ale dzisiaj przyjechaliśmy na inną wodę, no też z reguły niezawodną na pierwszym lodzie, gdzie jeszcze nigdzie nie ma za bardzo możliwości wejścia, a tutaj się z reguły wchodzi. Sprawdziliśmy, popukaliśmy, da się wejść, także piękna sprawa. Próbujemy, łowimy, a jak będzie, zobaczcie sami. No kolejna próba. Zobaczymy, czy dzisiaj się wejdzie. Lisek przeszedł wzdłuż brzegu. Nie zapuszczał się za bardzo. Ale linkę trzeba założyć i zobaczyć, czy da się wejść w ogóle. Zobacz. Nie, to jest. To się nie nadaje. Chociaż po takim chodziliśmy, tylko że to jest kasza. A tu jest płytko jeszcze. Nie, to jest... No tak... 5 centymetrów. A tu jakby więcej, tylko że to jest kasza, nie? Pięć. Waldek już tam od drugiej strony wlazł kawałek. Może faktycznie od tamtej strony będzie lepiej. Kawałek wyszedł. Teraz pierś, jak narobimy dziur, woda wyjdzie, to zmarznie. Bo tak jak jest śnieg, to nie zmarznie. No i dobrze. To tamta strona też powinna być dobra. No. A tam żeśmy łowili, tam daleko nie trzeba było wychodzić. Branie na mormyszkę, na gwoździka. Nie za gruby, ale to zawsze na początku tak czek powolutku, a niech tylko brać zaczną, nie? To już później wszędzie się chodzi. A właśnie, słuchajcie, na pierwszym lodzie to nie ma co tam, że to jakiś wstyd czy coś, już wam pokażę. Na szyi obowiązkowo kolce.
i słuchajcie, przywiązani wszyscy jesteśmy, każdy ma swój sznurek, sznurek ciągnie się kawał po lodzie, nie ma co się wygłupiać, jednak takie środki ostrożności trzeba zachować. Kolce i sznurek to jest podstawa na pierwszym lodzie, no i oczywiście pierzchnia. Pierzchnia albo siekiera, albo cokolwiek, czy można sprawdzać grubość lodu. No, w końcu pierwszy. Na gwoździka. Jest i pierwszy w sezonie na gwoździka. Ale im coś nie pasuje. One jeszcze się odpalą dzisiaj. No, na mrumyczkę jest. I to łyknął normalnie. O, tylko włożyłem i jest. Siedź, w końcu go skusiłem. Pukał, stukał, aż się w końcu dał skusić. Siedź, maczorcika. Za sam dziubek. Pukał, pukał, pukał. Ale branie pewne. Już pociągnęło wędkę. A to taki maluszek. Nie wiem, o co im chodzi dzisiaj. Jest. Nowa dziura, nowa ryba. O, zszedł. Też pewne branie mocno uderzył. O, tak rozgięty.
siedzi kolejny. Ten mniejszy. A jak tutaj? No mi też tam trosze coś tam zeszło, coś powyciągałem. Ale takie dłubanie, ja na tą murmyszkę bez ochotki, nie? Na pracę. To czasami tak, tylko dotknięcie do samego dna, tam przy samym nie dotknięcie, a czasami prowadzę, to aż mało nie wyrywało z ręki, nie? Takie dziwne te brania. Jakby tak, jedne aktywne, drugie nieaktywne, dziwne te. Co, idziemy tam? No, będziemy tu stać? No to idźcie, bo ja idę tak. Zmieniamy miejsce, tam to dziubią, tylko pukają, stukają na tą mormyszkę, ciężko nawet na mormyszkę wciąć, a zmienimy troszeczkę miejsce od innej strony, taka zatoczka z kancikiem, z wygłębieniem takim fajnym, może akurat tam coś się ciekawszego wydarzy. No i na tym drugim miejscu już nie będę łowił na mormyszkę, tylko będę próbował wyłączyć na blaszkę, ewentualnie poziomka. Może w taki sposób je bardziej skuszę. O, jak jest, to jest. Dokładnie, od razu się odezwie. O, patrz, tylko wpadło. Tylko wpadło. Trzeba szukać. No i dwa z dziury i koniec. Chętne to one są, bo od razu, przecież tylko włożyłem, od razu bomba. Nie musiałem kiwać tego drugiego, a? Ale jednak rozproszone. I siedzi. Pukał. I się wypukał. Jakby lepiej trochę zaczęły brać. Tam na mormyszkę dziubały, a tu na blaszkę pewniej. O, kolejny. Kolejny. Następny. O, ten ciutkę większy. Wymiarowy. Na małą poziomkę zobaczę. Puknięcie w poziomkę było w opadzie. Jest na małą poziomkę. A się zaczepi za lód. Na małą poziomkę. Trzeba czymś się rozjuszyć, chyba było.
siedzi kolejny. Siedzi. No ten chyba ciutkę większy, a spadł. Za małe dziury do poziomki robię trochę. Bardzo dużo wiesz tego okonia jest, ale to jest taki 5-centymetrowy okonie. Siedzi. Tutaj skarłowaciały on jest taki, nie? O, to są okonie. To są okonie. Mieliśmy zdjęcie. No, to są okonie. I z wody, gdzie nie ma dużych, nie? I tak. No i to były, i to są pierwsze sztuki, które wzięły, wiesz? Piękne, no. Te piękne. Tu już płycej. Od razu. O. Co to? Morski potwór jakiś. Co to jest? Nie wiem, co to jest w ogóle. Coś może podczepiłem, nie wiem. Chodzi, nie? Ale nie wiem, co to jest. Stoi w miejscu. O, odchodzi trochę. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, co to. Może zaczep jakiś złapałem. Nie wiem, co to jest, ale... No czuję, jak coś... Nie wiem, co to może być. Może zestaw jakiś. No nie mam pojęcia, co to jest. No już myślałem, że w ostatniej dziurze morski potwór jakiś. Odczepiacz muszę wziąć, bo mam. Uratowane chyba. Uratowane. Co to było takiego? Nawet nie wiem, co to było. No słuchajcie, kolejne miejsce dało ryby. Cieszę się, bo właśnie na poziomkę spróbowałem i na poziomkę takie fajne brania. Coś się zaczęło dziać, no ale przychodzi już teraz wieczór, brania ustały, także na dzisiaj nam wystarczy. Pięknie połowione, każdy zadowolony. Otwarcie sezonu jak najbardziej na plus. Tak jak mówiłem, my już kończymy, składamy sprzęt, idziemy do auta. A jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.